Jacka, witam Państwa ze studia w Ostrołęce. Gościem na placu Beman jest dziś prezydent Ostrołęki Janusz Kotowski. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Panie prezydencie, na co oskarżają się ostrołęccy nauczyciele? Problemów jest wiele. Nauczyciele może nie skarżą się mocno, to bardziej jeszcze problem samorządu. Oświata to jest bez wątpienia niezwykle ważny, ale też najtrudniejszy punkt w ostrołęckim budżecie. My w samym ubiegłym roku do oświaty ostrołęckiej, czyli ponad to, co jest subwencją oświatową, dołożyliśmy 35 milionów złotych. Miasto całego budżetu ma troszkę ponad 200 milionów, dochodów własnych kilkadziesiąt milionów i jeśli z tego, co mamy jakby z naszych tu wspólnych podatków od nieruchomości, to całe 35 milionów dokładamy do oświaty. To jest dla samorządu pewna krzywda, bo szkolnictwo jest państwowe, a więc samorząd w pewnym sensie zastępuje państwo w prowadzeniu szkół, w prowadzeniu w ogóle oświaty. Czyli zakładamy, że subwencja oświatowa, czyli ta pomoc państwa, która również z naszych podatków jest gromadzona, powinna wystarczać przynajmniej na pensje nauczycielskie. A nie wystarczy? Oczywiście, że nie. Ten problem narasta. Porównując nawet ubiegłe lata, to choćby w 2007 w Ostrołęce dorzuciliśmy do oświaty 22 miliony, w 2010 już 35. W tym roku niestety będzie to więcej. Ja nie mówię tu oczywiście z przeświadczeniem, że ostrołęcka oświata jest rozpieszczana. Nie, chodzi o zupełnie podstawowe sprawy, o płace, o energię. Oczywiście bywają i remonty, ale czy budowa boisk, bardzo się z tego cieszę, ale gdyby strona, powiedziałbym, rządowa dołożyła nam tyle, żeby zapewnić płace nauczycielskie, to wszystkie sprawy remontowe to byłaby prosta sprawa dla samorządu. Problem jest jeszcze jeden. Płace nauczycielskie są ustalane centralnie. Pani minister, pan premier, rząd, a wykonać to zadanie, choćby związane z podwyżką płacy nauczycielskiej, musi samorząd. Ja mówię to nie dlatego, żebym uważał, że nauczyciele za dużo zarabiają. Wręcz przeciwnie, uważam, że ciągle te regulacje są zbyt powolne. Ale jeśli teraz na przykład we wrześniu była podwyżka, oczywiście skromna, ale jednak w skali miasta to są już grube pieniądze i ani złotówki za tym nie otrzymaliśmy. Stąd to można powiedzieć mój problem i innych samorządów, żeby ten grosz zapewnić. Ja nie uchylam się od obowiązku, tylko mówię o trudzie, który nas samorządowców w tym wypadku spotyka. Teraz najbliższy czwartek będzie sesja. Grosza już na październik mogłoby nie starczyć. Oczywiście te pieniądze muszą być. Myśmy je wypracowali, znaleźli, przesunęli w budżecie. Czyli pieniądze dla nauczycieli na wypłatę pensji będą. Muszą być, pani redaktor, i będą. Oczywiście nie pierwszy raz jest trudno. W zeszłym roku podobna była sytuacja, była też podwyżka. Natomiast ja to mocno podkreślam. Nikt z nas, samorządowców, nie mówi, że nauczyciel zarabia za dużo. Chodzi raczej o dla nas niezrozumiały system, bo jeśli kto inny decyduje o pensji nauczycielskiej, a kto inny musi się z tym problemem zmierzyć, to jest w tym coś jakby niestabilnego. Gdybym ja na przykład miał taką komfortową sytuację, że ustalam pensję moim współpracownikom, a ktoś za mnie płaci, to i dzisiaj bym podniósł pewnie ze dwa razy. Idealna sytuacja. Oczywiście, bardzo sympatycznie. Natomiast na remonty prawdopodobnie tych pieniędzy zabraknie. Robimy, co możemy. Pani redaktor, w tym roku, co jest wielką i moją radością i wierzę, że przede wszystkim dzieci i młodzieży, oddajemy do użytku dwa orliki. Oczywiście jest odrobina pomocy rządowej, samorządu województwa, ale więcej niż połowę do budowy dokłada samorząd. Dwa orliki na stacji 1 i przy szkole podstawowej numer 1 oraz rozpoczynamy budowę i zamierzamy skończyć budowę kolejnych dwóch przy gimnazjach. To nie są, ktoś powie, remonty, ale poważne inwestycje w infrastrukturę szkolno-sportową. Także trwają remonty, termomodernizacje. Wystarczy zobaczyć, czy to dziesiątkę, która się zmienia, czy też inne szkoły. Kończymy na przykład poważny remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Zawodowych numer 1. Jest dużo, dużo przedsięwzięć. Natomiast oczywiście, że gdyby ta dystrybucja, ten przekaz grosza oświatowego z centrum był większy, to samorząd mógłby ten grosz, który przeznaczamy na pensje nauczycielskie, na utrzymanie szkoły, no przeznaczyć z bieżących spraw na te remontowe, modernizacyjne. Także prawdopodobnie będą tylko te naglące potrzeby w pierwszej kolejności. Może inaczej, pani redaktor. Załatwiane.
planowane rzeczy oczywiście wypełnimy, natomiast te, które wynikają w ciągu roku budżetowego, faktycznie czasem musimy jakby skierować na nowy rok budżetowy. To tej rezerwy w tym roku jest jakby znacznie mniej. Zawsze jakiś grosz w samorządzie z różnych przyczyn jest w rezerwie. Na przykład mamy refundację projektów unijnych. Na przykład teraz na sesji wszystko to, co Unia nam zwraca za wybudowanie ulicy Korczaka, nie możemy przeznaczyć na kolejne inwestycje, tylko wkładamy w bieżące sprawy oświatowe. To jest taki konkretny przykład. Czyli ile w tym roku, jak szacujecie, dołożycie do oświaty? Myślę, że około 38 milionów. Także... Czyli 3 miliony więcej niż w roku ubiegłym. I niestety, pani redaktor, są to delikatne szacunki. Boję się, że może być troszkę więcej. W tym roku szkolnym, a w zasadzie pod koniec wakacji, pojawiła się informacja o zwiększonej opłacie za przedszkola miejskie. Sytuacja ta dotyczy nie tylko Ostrołęki, tak jest w całej Polsce. Tak, z czego to wynika? Tak, parlament uchwalił ustawę, która wskazuje, czy pozwala samorządom na regulację odpłatności za te godziny, które przekraczają taki przydział, powiedziałbym. A przydział jest pięciogodzinny. Pięciogodzinny, tak. I teraz stworzono na szczeblu parlamentarnym, podkreślam, możliwość, żeby samorządy zresztą niewielką część kosztów funkcjonowania przedszkoli, żeby samorządy mogły refundować sobie. No i oczywiście wywołuje to dość poważne pytania, ale jakby, żeby całość nakreślić, chcę mocno powiedzieć rzeczy następujące. Po pierwsze, mieliśmy obowiązek ustawowy regulacji. Po drugie, na szczęście koszty są urealnione. Cóż to znaczy? Znaczy to tyle, że wcześniej była pewna opłata stała i niezależnie na przykład w tej części opłacie stałej, jeśli czy dziecko było w przedszkolu czy nie, pewną część tego, co rodzice ponoszą, gdy chodzi o koszty funkcjonowania przedszkoli, trzeba było zapłacić. Nawet jeśli dziecko było zapisane, a nie mogło przyjść, było chore czy z innych przyczyn. Teraz zostaje to urealnione. Jeśli dziecko nie przychodzi do przedszkola, to faktycznie za ten dzień tej opłaty nie ponosi. To samo z godzinami ponad tym pensum. Oczywiście to jest 3 zł za godzinę, to są jakieś sumy. Jeśli dla przykładu rodzice zostawiają dziecko dodatkowo na 3 godziny powyżej 5, no to już jest 9 zł kolejne dni, więc są to jakieś opłaty. A pojawiły się takie głosy, że w taki sposób samorządy łatają dziury budżetowe. Pani redaktor, my w Ostrołęce... Kosztem tych rodziców, tych rodzin, które mają dzieci w wieku przedszkolnym. Tak, znaczy ja myślę, że często lansowana jest taka teza, że samorządy ciągle łatają dziury. Ja chcę tylko podkreślić, że gdy chodzi o przedszkole, to my w Ostrołęce, niedużym mieście, z 200-milionowym budżetem na funkcjonowanie przedszkoli przeznaczamy około 14 milionów złotych rocznie. 14 milionów z dochodów własnych. Do przedszkola nie dokłada strona rządowa nawet złotówki. To jest zadanie własne gminy, ja rozumiem oczywiście, natomiast o ile do szkół, jak wspomniałem, ta niewystarczająca, ale jest subwencja oświatowa, o tyle do przedszkola nie ma. I teraz to jest na barkach samorządu, zatem jeśli tutaj 14 milionów, to gdybyśmy nawet całość opłat rodziców zebrali, to nie jest to procent znaczący. Choć oczywiście w budżecie konkretnej rodziny to się pewno odczuwa. Ja to doskonale rozumiem. Moje dzieci ledwo skończyły przedszkole, zwłaszcza no, jeden z moich synów. Wiem, że to jest też jakiś uszczerbek budżetu domowego. Myśmy przez ostatnie lata zwiększyli mocno miejsca w ostrołęckich przedszkolach. Powstały też punkty przedszkolne tak, prywatne. W pewien sposób jest też konkurencja, prawda? Dla tych placówek miejskich, te punkty przedszkolne, które się pojawiły. I rozszerzenie oferty, tak. I myślę, ja zawsze bardzo życzliwie patrzę na tego typu pomysły, bo rodzice mają możliwość wyboru, prawda? To dobrze, jeśli jest nowa oferta, może czasem szersza, może inna niż w przedszkolu samorządowym, ale tak czy inaczej, także do punktów przedszkolnych i do przedszkola prywatnego miasto dokłada. I to jest na poziomie 75% całego budżetu, tak? Danego podmiotu. Tak, co jest 75% jakby tego, co kosztuje utrzymanie dziecka w przedszkolu samorządowym. 75% tego dokładamy do przedszkola.
niesamorządowego, do punktu przedszkolnego nieco mniej, bo jest to rozróżnienie. Przedszkole spełnia troszeczkę więcej warunków, punkt przedszkolny troszeczkę mniej, ale tak czy inaczej miasto do tego dokłada. A dużo takich podmiotów zostało zarejestrowanych w Urzędzie Miasta? To ciągle trwa. Przedszkole jest jedno, a punktów przedszkolnych kilka. I widać, że jest to tendencja rozwojowa. My, podkreślam, w ostatnich latach w przedszkolach samorządowych zwiększyliśmy, zdaje się, że o 250, ponad 250 miejsc. Jest to wyraźnie więcej, ale jeszcze niestety nie wszyscy rodzice dla swoich pociech znajdują miejsca w przedszkolu samorządowym, więc te niepubliczne inicjatywy jakby uzupełniają tę ofertę, rozszerzają je. I ja to z szacunkiem traktuję. Nigdy nie odmówiliśmy nikomu, kto spełnia warunki dotacji, chociaż podkreślam, znów jest to z dochodów własnych miasta, a Ostrołęka od wielu lat, nieskromnie myślę, odkąd jakieś decyzje i ja podejmuję, nie podniosła tych dochodów, które są właśnie składnikiem dochodów własnych, to znaczy podatku od nieruchomości, czy też podatku od środków transportu. Ostatnio oczywiście była trudna rozmowa z przedsiębiorcami, bo pan wojewoda w pewnym sensie przymusił nas do tego, żebyśmy zwiększyli opłatę za użytkowanie wieczyste, ale to gruntów Skarbu Państwa, to nie była decyzja miasta. Stąd, jeśli podkreślam, rosną koszty utrzymania oświaty ostrołęckiej, a świadomie nie podnosimy podatków tych, które należą do miasta, bo nie chcemy przedsiębiorcy gnębić, bo i tak jest niełatwo, no to pewne pytania budżetowe są coraz trudniejsze. Staramy się, żyjemy, jestem o tym przekonany, oszczędnie, ale oświata zajmuje przeszło 40% ostrołęckiego budżetu. I to jest poważny problem. Jak wygląda sytuacja ze żłobkami? Co do żłobków, w ostatnich latach przybyło o 100% miejsc w żłobku ostrołęckim. Powstają też pytania czy inicjatywy, które zmierzają pewnie do powołania jakiejś placówki niepublicznej. Jeszcze nie. Tylko jest, możemy mówić o jednym żłobku miejskim. Tak. Podkreślam, niedawno przybyło drugie tyle miejsc, stąd to, co wiemy, te zasadnicze potrzeby zostały zabezpieczone, ale oczywiście jeszcze rodzice pytają, stąd ta inicjatywa niepubliczna, sądzę, że ma pewne szanse powodzenia. Żłobek został ładnie odremontowany, jest termomodernizacja. Myślę, że rodzice widzą, że to są nowe, ciekawsze warunki. Rezerwy lokalowe jeszcze są, stąd w najbliższym czasie myślimy, czy stawiamy sobie pytanie, czy nie należałoby jeszcze powiększyć możliwości przyjmowania dzieciaczków naszych do żłobka. Czy ten trud związany z oświatą jest w stanie udźwignąć ostrołęcki budżet? Oczywiście. Czy jednak będziecie myśleli o jakichś obligacjach, czy kolejnych rozwiązaniach? Problem jest jeden. To jest, podkreślam, najpoważniejszy wydatek w budżecie miasta, natomiast sądzę, że zarówno prezydent, jak i rada ma świadomość też wagi tego miejsca w budżecie. No, oświata, czy w ogóle na oświacie nie można oszczędzać. My sądzę, że jesteśmy o tym przeświadczeni i nie ma jakichś trudnych dyskusji, jeśli tylko, a zdarza się to właściwie na każdej sesji, dokładamy jakiś grosz do oświaty, to mimo różnic politycznych na inne tematy jest duża zgoda. Oczywiście zawsze pytania się też pojawiają, ale tutaj problemu nie ma i więcej. Myślę, może nieskromnie, że gdyby tak przyjrzeć się nieuprzedzonym wzrokiem temu, co dzieje się w placówkach oświatowych ostrołęckich, to jest się z czego cieszyć. Powstają i boiska, podkreślam, mamy już 4 orliki. W tym roku będzie jeszcze 2, czyli 6. Mamy kilka bardzo sympatycznych placów zabaw. Nowe powstają. Tak jest. No to i tutaj nie tylko utrzymanie bieżące, oczywiście płace to jest podstawowy wydatek, ale też to, co jest jednak ważnym składnikiem funkcjonowania oświaty, a więc szkoły i wyposażenie, budynki, place zabaw, boiska. No sądzę, że ostatnie lata były dobre pod tym względem. Ja wiem, że rodzice to widzą, chociaż oczywiście tych braków jeszcze jest dużo i ani nauczyciel nie opływa w dostatki, ani jeszcze rodzice też nie mówią, że wszystko już jest. No ale mam to, powiem wprost, szczęście, że pracuję z ludźmi, choćby w Radzie, którzy te sprawy rozumieją. Czasem nawet słyszymy głosy, że gdyby ludzie ostrołęckiej kultury czy sportu mieli taką przychylność Rady, to by było lepiej w tych dziedzinach, chociaż sądzę, że to nie chodzi o porównania. Raczej zakres działania jest po prostu nieporównywalny, bo oświata to, podkreślam, 40-kilka% ostrołęckiego budżetu. Dziękuję bardzo za przybycie do studia i za rozmowę. Gościem na Placu Bema był dziś prezydent Ostrołęki Janusz Kotowski. Dziękuję bardzo.